może dać wam tylko Bóg. Życie bez Boga jest wegetacją. Może to być kolorowa wegetacja, to może być szara wegetacja, to może być dramatyczna wegetacja, to może być słodka, ale wegetacja. Urodziłeś się nagi i odejdziesz z tego świata nagi. Nie jesteś właścicielem niczego na tym świecie. Wszystko ci jest darowane. Darowane ci jest to, że możesz oddychać. Darowane ci jest to, że możesz jeść, że możesz pić. Darowane ci jest zdrowie. Ale możesz to życie spędzić na wegetacji i odejść i umrzeć na wieki. A możesz wykorzystać je tak, by poznać Stwórcę. Tego, dzięki któremu żyjesz, dzięki któremu istniejesz. Bóg stworzył cię do relacji. Bóg stworzył cię po to, byś go szukał i byś go znalazł. Bo On chce, żebyś go znalazł. Ale od ciebie zależy, czy podejmiesz ten wysiłek. Czy podejmiesz tę decyzję, że chcesz go znaleźć. Jeżeli ją podejmiesz prawdziwie, znajdziesz go. Znajdziesz go. Ta droga może wyglądać różnie. To może trwać, nie wiem, może trwać krótko. Może być tak, że poznasz go, mając już sporo lat. Ale on da ci się poznać, dlatego że on jest wierny. Ja urodziłam się w rodzinie, w której nie działo się dobrze. W której był okultyzm, w której było odrzucenie. To była toksyczna rodzina, w niej był też alkohol. Ale ja miałam wewnątrz pragnienie. I otarłam się o różne złe rzeczy. Tak jak mój tato zajmował się okultyzmem, ja też w to weszłam. Szukałam w różnych miejscach, ale miałam głód. I Bóg przyszedł do mnie. Nie zważał na to, czym się brukałam. Nie zważał na te głupoty, które robiłam. Nie zważał na to, że wiele razy swoimi ustami obrażałam Go, opowiadając głupie religijne, tak zwane religijne dowcipy. I szydząc. Ale ja naprawdę Go gdzieś w głębi serca pragnęłam i On to widział. I w momencie, gdy Go poznałam, gdy przyszedł do mnie w mocy, wszystko się zmieniło, wszystko się zmieniło. O 180 stopni. Odpadła ode mnie skorupa bólu, odpadła ode mnie depresja, odpadło poczucie pustki, które mnie po prostu zabijało przez całe życie. Żyłam, a tak naprawdę nie żyłam. I gdy Bóg wszedł do mojego życia, zmieniło się wszystko. I dopiero wtedy zrozumiałam, czym jest prawdziwe życie. I zrozumiałam, że byłam martwa. I ty też jesteś martwy. Może jesteś szczęśliwy, może nie borykasz się tak, jak ja się borykałam z myślami samobójczymi. Ale jeżeli nie znasz Jezusa, to wegetujesz. Może w obfitości, może w dobrobycie wegetujesz. Życie wieczne możesz mieć tylko, jeżeli pojednasz się z Bogiem. Nie ma innej drogi do Boga, jest nią tylko Jezus. Ten, który był święty i nieskalany. Ten, który umarł. Ten, który oddał swoje życie za ciebie. Zmartwychwstał, pokonał śmierć, ale to nie zadzieje się w twoim życiu automatycznie. Ty musisz podjąć decyzję. Ty musisz w to uwierzyć i ty musisz tego zapragnąć. Ty musisz zapragnąć go poznać. Ty musisz się ukorzyć, by się z nim pojednać. Nie rżnąć cwaniaka mądrali. Po prostu ukurz się przed Bogiem. I tak się ukorzysz przed Nim. I tak się ukorzysz, czy chcesz, czy nie chcesz. Przed Nim zegnie się każde kolano. Tylko fajnie by było, gdyby to kolano, gdyby twoje kolano zgięło się dlatego, że tego pragniesz, a nie dlatego, że musisz. Dlatego, że zegniesz kolana przed Jego świętością. Zegniesz. Każdy z was to zrobi. Czy tutaj na ziemi z własnej woli, czy gdy umrzesz i będziesz musiał to zrobić, dlatego, że Jego świętość cię po prostu przygniecie. Jeżeli podejmiesz tę decyzję, że chcesz do Niego należeć, będziesz z Nim w wieczności. Jeżeli jej nie podejmiesz, skończysz w piekle. Jezus wróci na tę ziemię niedługo. Nie trać czasu, bo możesz nie zdążyć. Nie trać czasu, bo możecie jutro przejechać samochód. Życzę Ci, żebyś żył wiele, wiele lat i żeby Ci było dobrze. Ale dobrze to oznacza, żebyś był po prostu pojednany z Bogiem. Ja Ci życzę pojednania z Bogiem. Wtedy jest dobrze. Wtedy jest dobrze i wtedy jest życie. Amen.